Witam serdecznie. Jesteśmy w gościnie u pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam gorąco. Panie profesorze, bardzo często rozmawiamy na temat stosunków polsko-żydowskich. Najczęściej jest to obrona Polski i Polaków przed niestety atakami znacznej części tej nacji, tej społeczności. Natomiast dzisiaj chciałbym z innej strony. Chciałbym pana zapytać o Żydów, którzy Polsce pomagali, którzy byli naszymi przyjaciółmi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jednym z powodów tego jest to, że w Encyklopedii Białych Plam właśnie pan, panie profesorze, jest autorem artykułu. No, długiego dosyć. Dosyć długiego. Kilkadziesiąt stron. No właśnie, dotyczącego środowiska asymilatorów, czyli tych Żydów, którzy chcieli się zasymilować z Polską. I polskich patriotów. No właśnie, no właśnie, bo większość z tych, którzy chcieli się zasymilować, byli polskimi patriotami. I za to byli bardzo nielubiani przez społeczność tych ortodoksyjnych Żydów, czy takich wrogich Polsce. Zresztą po dziś dzień tam jest taka fatalna, podła wręcz antypolka Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego, która napisała całą książkę szkalującą asymilatorów, a były wśród nich przez wspaniałe postacie typu profesora Skenazego, Feldmana, Mariana Hemara, Mieczysława Grydzewskiego, czy znanej jeszcze mnie, bo się przyjaźniliśmy, zmarłej z 8 lat temu Dory Kanclerson, wspaniałej Żydówki, znawczyni literatury, właściwie Jankiela w spódnicy, mogę mówić tak, żeby... No może od pani Dory zacznijmy, bo żeby o każdej z tych postaci powiedzieć parę zdań, nie referatów, ale krótkich jak gdyby notek biograficznych. Czy gdzie mieszkała? Mieszkała w Polsce czy za granicą? Nie, ona mieszkała w Polsce, ale przedtem była chyba w Drohobyczu i była bardzo związana z środowiskami polskimi na Ukrainie. Niezwykle ostro krytykowała Michnika, Skubiszewskiego, zarzucając Skubiszewskiemu całkowitą obojętność na losy Polaków kresowych, krytykowała niektórych dyplomatów polskich za to, że nie reagowali na coś, na sprawę, w której ona alarmowała. Rozkradanie zbiorów kartograficznych Ossolineum we Lwowie przez różnych urzędasów lwowskich, a chodziło o piękne, cenne mapy XVII wieku. Ja ją poznałem, występowała przeciw Grossowi. No byliśmy bardzo bliscy ideowo, można powiedzieć, w duchu polskim. Ja jestem dumny z tego, że ją poleciłem do ojca Rydzyka, do Radia Maryja i telewizji TVN. Byłem już wtedy schorowana, nie mogła dojechać do Torunia, ale w Krakowie, gdzie mieszkała, zrobił z nią wywiad profesor Janusz Kawecki. Jaki był stosunek pani Dory do banderyzmów, skoro pochodziła z Ukrainy? Na pewno nie było jej to obojętne. Oczywiście potępiała, ale mamy krótką audycję, więc ja może wspomnę tu o innych przypadkach, a przede wszystkim najpierw o samych asymilatorach. Asymilatorami zwano taką część Żydów, taki nurt Żydów, który był absolutnie patriotycznie propolski i dodajmy, stanowili oni mniejszość, bo ogromną mniejszość, 10% wśród Żydów, ale było tam wśród nich bardzo wiele inteligencji i był czas, parę dziesiąt lat, kiedy oni dominowali wśród Żydów, wśród żydowskiej inteligencji, a były to niesamowite postacie. Ja może przypomnę, rabin Abraham Kohn, ogromnie propolski patriota, w latach 1846-8 łączył się ogromnie mocno z patriotami polskimi w ich ruchu przeciwko austriackiemu zaborcy. Nawet należał do jakiejś Rady Narodowej Polskiej, pisał listy słynne z Galicji. I za to, że był tak związany z Polakami,
został truty. Był pierwszą ofiarą zbliżenia polsko-żydowskiego, bo jakiś nienawidzący go za tą propolskość Żyd, Pajpel, notabene też austriacki agent, zakradł się do domu, do kuchni u Kona i wrzucił arszennik do rosołu. I w okrutnych mękach zginął ten rabin i jego najmłodsza córeczka. A ja dowiedziałem się o tym po raz pierwszy, przeglądałem całe roczniki polskiego słownika biograficznego, a potem czytając świetne źródłowe opracowanie dziejów Żydów w Galicji Meyera Bałabana. Czyli dla Austriaków, skoro posłali agenta, żeby otruć, tak, źle było zbliżenie polsko-żydowskie, bo oni mieli politykę dziel i rządź. Dla Austriaków, dla Rosjan, przecież na przykład Murawiew, tłumiąc powstanie styczniowe na Litwie, opierał się na Żydach. Nawet w książce Sołżenicyna 200 lat razem jest o tej roli Murawiewa Wieszatiela. Ale wcześniej był, no oczywiście był Berek Joselewicz, taki pewien symbol, który zorganizował oddział wojskowy w powstaniu kościuszkowskim tych Żydów polskich patriotów. W 1846 roku w Paryżu wyszła książka innego asymilatora, Leona Holenderskiego, około 200 stron, Les Israelites en Pologne, Izraelici w Polsce. Po francusku. Po francusku. No chyba byłem jedynym, który ją cytował w ostatnich dziesięcioleciach, a on pouczał swoich rodaków żydowskich, żeby inaczej się zachowali wobec Polski, Polaków, bo tylko od Polaków nie doznali żadnych krzywd, także niejednokrotnie ci Żydzi asymilatorzy, no słynny profesor Szymon Askenazy, autor książek między innymi o księciu Józefie Poniatowskim, o związkach polsko-francuskich w czasach Napoleona, profesor Feldman, autor świetnej historii myśli politycznej, Wilhelm Feldman, oni bardzo często krytykowali zachowanie nacjonalistów żydowskich, zwłaszcza Żydów Litwaków, którzy przybyli z Rosji, uciekali przed pogromami w latach 80., 90. i tak dalej i byli niewdzięczni wobec Polski, a właściwie byli rozsadnikami działań na rzecz rusyfikacji. Rosji. Rusyfikacji. No, taka była SDKPL, Żydowska Partia Wśród Robotników, której cele wspaniale obnażył jeden z moich ulubionych takich Żydów asymilatorów, ksiądz Julian Unschlich, żydowskiego pochodzenia. Brat mu się nie udał. Brat mu się strasznie nie udał. Brat to był Józef Unschlich, zastępca Dzierżyńskiego w Czekach, potem zresztą stracony w czyskach rosyjskich. Wróćmy do księdza. Ale dodam o księdzu. Ksiądz był sam w SDKPL, ale był ogromnie wrażliwy moralnie i zauważył w pewnej chwili, że celem SDKPL jest zdobycie rozgłosu za wszelką cenę kosztem PPS-u, Partii Piłsudskiego i tak dalej. I posuwali się w tym szukaniu rozgłosu do skrajności. Na przykład specjalnie organizowali manifestacje, wtedy kiedy wiedzieli, że kozacy będą płazować tłum albo strzelać. I mnie ich nie przejmowało. Ofiary ich nie interesowały. Tak, robotnicy, bo Polacy, jacyś tam goje, no to robili te manifestacje. Unschlich to ogromnie zirytowało. Napisał dwie książki wydane w Krakowie w 1910-11 roku. Ale wystąpił ze SDKPL? A tak, i niezwykle, a potem niezwykle ostro o pogromach ludu polskiego. Mhm. Zresztą zaprzyjaźnił się z Bolesławem Prusem, który pod koniec życia był dużo krytyczniejszy wobec środowisk ludowskich niż w lalce. I nawet Prus mówi, już pan dołożył tym Żydom, niech pan im da trochę spokoju, ale bardzo się zaprzyjaźnili. Potem Prus do Unschlichta tak mówił, tak? Prus do Unschlichta pisał, bo prowadzili korespondencję. Potem
walczył w 1920 roku, a przeszedł na katolicyzm i został nawet księdzem. Był patronem jakby parafii polskiej w Paryżu i czytałem jego wybór kazań wydany w 1936 roku w Paryżu, gdzie dziękował Matce Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, za to, że uratowała Polskę, Polaków, Warszawę przed wpadnięciem w ręce azjatyckich hord bolszewickich. A na czele tej hord szedł jego brat. To było pięknie. Innym z takich ciekawych asymilatorów był pisarz, bardzo znany pisarz Antoni Słonimski, po 56 kilka lat prezes Związku Literatów Polskich, wiadomo, bardzo opozycyjny. Otóż on był bardzo zdecydowanym takim asymilatorem i nie znosił go fanatyzm żydowski. Napisał szereg artykułów na ten temat, a zaczęło się od tego, że skrytykował jakiegoś nieudanego malarza żydowskiego pochodzenia, no i się obruszono. No jak on, Żyd Słonimski, może atakować, i tu może tylko zacytuję, bo to jest piękne, żydowskiego malarza. No to on, tu się zachowało we wspomnieniach żony Iwaszkiewicza, w dzienniku pod datą 15 września 1923, że Słoniński, zirytowany żydowskimi atakami i nietolerancją wobec asymilatorów, wykrzyknął: psiakrem żydostwo tu się panoszy. Jestem Polakiem, katolikiem i endekiem. Najzabawniejsze to, że endekiem. O Szykcie pisałem z kolei w tych wichrach życia. Tak? Jeżeli chodzi o Słonimskiego, to z kolei jemu chyba jego sekretarz się nie za bardzo udał. No nie bardzo, bo Michnik. Psuje nam, tak, że tak powiem, krew do dzisiaj. Nie bardzo, Michnik, oczywiście. Teraz, tragedią asymilatorów było to, że poza tą grupą, która wyjechała z Polski w 1939 roku, to między innymi słynny Marian Hemal, zdecydowany antykomunista, patriota polski, twórca wspaniałego kabaretu, też polemizował z antypolakami żydowskimi, czy był jeszcze inny, Mieczysław Grydzewski, naczelny Wiadomości Londyńskich, który był literackich. Tak, przedtem, cały okres międzywojenny to były Wiadomości Literackie, a potem londyńskie i w tych te wiadomości były o wiele bardziej patriotyczne i prokatolickie niż Kultura paryska, bo Giedroyć akurat za bardzo kościoła nie lubił, a Grydzewski uznał, bojąc się totalitaryzmu sowieckiego, że najlepszym ratunkiem dla małych narodów i średnich narodów, takich jak Polska, to jest naród i Kościół. Trzymać Kościoła. Tak, i bardzo mocno to przestrzegał. Więc część wydostała się na emigrację, ale większość pozostała w Polsce i zginęła. No na przykład jak Janusz Korczak. Słynne historie, jak poszedł wraz z dziećmi żydowskimi na śmierć. Ale Janusz Korczak, doktor Janusz Korczak, Goldschmidt, należał do przyjaciół Piłsudskiego. Był co więcej bardzo krytyczny wobec jidysz, kochał polszczyznę. W jakiejś książce wyszydzał jidysz jako taki żargon, zdegenerowany żargon niemieckości. Wokół Piłsudskiego w ogóle było szereg sporo legionistów pochodzenia żydowskiego. I pułkownik Merwin, generał Mont, komendant garnizonu wojskowego w Krakowie, Kapliński, prezydent miasta Krakowa. Czy oni byli również wyznania mojżeszowego, czy raczej generalnie asymilatorzy przechodzili na katolicyzm? Nie, bardzo często to byli Polacy wyznania mojżeszowego. I notabene był taki zjazd Polaków wyznania mojżeszowego w 1919 roku. Mhm. Jest książeczka z tego zjazdu, gdzie przywitał tych organizatorów, delegację
Piłsudski, to było parę dni, niezwykle ostro napiętnowali tam między inżynier Sterling i Judeopolonię, ten pomysł rozbicia Polski przez Judeopolonię przy pomocy cesarstwa pruskiego. Także, ale co potem nastąpiło? Asymilatorzy, którzy pozostali w kraju, w ogromnej części wyginęli, natomiast uratowała się głównie ta część Żydów, która skroniła się w Związku Sowieckim, to paręset tysięcy, i oni szerzyli komunizm. My mamy nieliczne pozostałości asymilatorów w Polsce. Natomiast pan już kiedyś wspomniał o Żydowskim Związku Wojskowym. To asymilatorzy byli główną siłą organizującą tę organizację Żydów walczącą przeciwko Niemcom, Żydowski Związek Wojskowy. On był prawicową, związaną z rządem na obczyźnie w Londynie i oni byli, dali dużo większy wkład wojskowy, mieli więcej broni, mieli wspaniałe kontakty z AK i dali dużo większy wkład bojowy niż ta fetowana przez dziesięciolecia żydowska organizacja bojowa, marksistowska organizacja Anielewicza i Edelmana. Tylko oni wyginęli niemal do nogi, a na przykład Edelman, niektórzy nie uciekli i przemilczano ten Żydowski Związek Wojskowy, który wywiesił flagę biało-czerwoną na ulicy Bednarskiej obok żydowskiej. To ich przywódca, bohaterski kapitan Apfelbaum, został odznaczony po śmierci krzyżem Virtuti Militari właśnie. To był zresztą oficer Wojska Polskiego. Tak, to było. Opierali się na kadrze Wojska Polskiego. Tak, to było oficerowie Wojska Polskiego, a tamci to marksiści, którzy oglądali się na Związek Sowiecki. Bojówkarze. Straszne teksty są Anielewicza i innych 1940-1941 roku. I teraz, szkoda, żeby przemilczeni, dopiero teraz powoli odkrywane są karty ich zasług, tego Żydowskiego Związku Wojskowego, warto pamiętać. Taka ciekawostka, 4 lata temu w Izraelu pojawił się znaczek pocztowy, właśnie poświęcony po raz pierwszy w ogóle w historii Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu. A, świetnie. Jest tam scena z powstania, płonące getto i obok flagi izraelskiej stoi flaga polska. A, i właśnie czyli jest to uwieczniono. Uwieczniono właśnie. Po raz pierwszy jak gdyby wspomniano o Żydowskim Związku Wojskowym w samym Izraelu. Tak, no więc to bardzo też ważne. Wyszła książka Dwa sztandary syna Apfelbauma, też przypominająca o tych wszystkich sprawach. Ale mówię, ta tradycja była świadomie przemilczana jako reakcyjna, a tylko postępowy żop z udziałem pana Edelmana i Anielewicza był wysławiany. Teraz, wśród tych najwybitniejszych asymilatorów był słynny lekarz, profesor Ludwik Hirschfeld. Jego książka wspomnieniowa jest teraz znów przemilczana od dziesięcioleci, historii jednego życia. Wśród żydowskich patriotów po wojnie warto przypomnieć z kolei Leopolda, żydowskich polskich patriotów właściwie, żydowskiego pochodzenia, Leopolda Tyrmanda. To był zdecydowanie najwybitniejszy twórca pochodzenia żydowskiego, który debiutował po wojnie i był absolutnie niepokorny zawsze i patriotyczny. Zachowała się relacja, jak to Borejsza Goldberg, brak kata Różańskiego, złapał Tyrmanda na ulicy, trzymał go za guzik marynarki i mówił, jak Żyd może być tak głupi, żeby ciągle podpadać władzy zamiast robić karierę. Tyrman potem wyemigrował, autor Złego, przypomnę, i na emigracji dalej był niepoprawny politycznie, przyłączył się do takich środowisk niepoprawnych politycznie amerykańskich, za to też tam próbowano go izolować i napisał przemilczaną cywilizację komunizmu. Wyborcza, jak pisze, pisał Tyrmandzie, nigdy nie wymieniła tej książki, choć miała dwa wydania, Migracji i jedno po angielsku, bo on tam pisał ogromnie ostre słowa o Żydach, którzy komunizowali
Europę Środkową, a więc o Bermanie, o córce rabina, Pauker w Rumunii, o Rakosim, krwawym Macieju, głównym szefem komunizmu na Węgrzech, o Salzmanie Slanskim, sekretarzem generalnym w Czechach. No i poza tym dodawał, że jaki to jest skandal, że bardzo duża część tych Żydów, którzy komunizowali, byli oficerami śledczymi czy propagandystami, potem wyjechał na Zachód, głównie do Stanów Zjednoczonych, i tam na uczelniach amerykańskich nauczała w duchu antypolonizmu, oskarżała Polaków. No właśnie, teraz chciałbym, przechodząc do tych spraw amerykańskich, dwa krótkie pytania. Rozumiem, że syn Leopolda również kontynuuje tą po ojcu tradycję. Tak, jak najbardziej. I to widać, Matthew Thurman, a co najlepsze, zaatakował Annę Erbaum i był żonę Sikorskiego, był doradcą w maju zeszłego roku w MSZ-cie i wyborcza zaatakowała go jako antysemitę. Matthew. I na to Waszczykowski ugiął się przed wyborczą i pozbawił go doradztwa. No to właśnie. Są to skandale, a jest to świetny facet, jeśli chodzi o teksty, można się z nim solidaryzować. Poprzez Matthew Thurmanda, który pewnie urodził się w Stanach, z tego co mi wiadomo, przejdźmy do Żydów, czy w Stanach, czy w ogóle na świecie, którzy są przyjaciółmi Polski, a także przyjaciółmi chrześcijan. Bo wielu jest Żydów, którzy wstawiają się za Polską. Oczywiście większość jest albo obojętna, albo nam wroga, ale właśnie chodzi mi o te pozytywne postacie. Najsłynniejszy był Józef Lichten. O nim wolno zapomnieć, który bardzo popierał dialog Żydów i Kościoła. Dostał order Grzegorza Wielkiego, to najwyższe odznaczenie kościelne. Zrobił bardzo wiele dla tego dialogu, publikował różne publikacje w Stanach. Z kolei Isaac Levin, który był nawet kandydatem do Nagrody Nobla, w licznych publikacjach bardzo mocno akcentował znaczenie polskiej tolerancji. Lichten też pisał szkice o Żydach asymilatorach, ubolewając, że ten nurt został prawie całkowicie zniszczony. Więc takich postaci jest, no ja myślę, w pewnym stopniu to jest też i profesor Norman Finkelstein, no który napisał ten słynny Holokaust Industry, tak, przedsiębiorstwo Holokaust, paruset stronicowe. Ja ciągle mówię, że to jemu należało dać order Orła Białego, a nie Weissowi. Tym bardziej, że on zawsze bronił Polaków przed roszczeniom żydowskim i co więcej, on więcej zrobił w sprawie zdemaskowania bezprawnych roszczeń materialnych czy żydowskich wobec Polski niż wszyscy politycy polscy razem wzięci. Dodajmy jeszcze o innych przykładach. No, Stanisław Aronson, były porucznik Armii Krajowej, potem pułkownik Armii Izraelskiej, który zdecydowanie sprzeciwił się kłamstwom Gazety Wyborczej, oszczerstwom na temat Powstania Warszawskiego, napisał list, który został niestety skrócony przez Wyborczą. Pisał o tym Leszek Grzebnowski w swym paszkwilu wyborczym. Co jest ciekawe, że szereg tych Żydów patriotów, na przykład w Izraelu, reagowało ostro na manipulacje antypolskie. Ja tu Abraham Wageman z Jerozolimy, Anolik z Tel Awiwu, z kolei Samuel Dąbrowski z Düsseldorfu, ogromny przyjaciel Polski. Oni na przykład występowali w obronie klasztoru sióstr karmelitanek. Tak, sióstr karmelitanek, tak. I to zdecydowanie właśnie, że to jest, że ich uratowali Polacy. Ale najciekawsze było, kiedy ten bardzo zdolny maturzysta, czyli Bartoszewski, rzekomy profesor. Pseudonim profesor, jak mówi Leszek Grzebrowski. Tak, bardzo dobre określenie. Kiedy był w Izraelu i na posiedzeniu Knesetu i wtedy tego parlamentu izraelskiego, większość tych posłów zaatakowała
Polskę i Polaków, oskarżając nasze rzekome współuczestnictwo w Holokauście, a ten nic Bartoszewski nie zrobił. Minister spraw zagranicznych siedział jak to mówił pewien klasyk Wałęsa, ani B, ani M, ani kukuryku. Przez 3 godziny, a to atakowano Polskę. Ale potem szereg tych właśnie Żydów propolskich, uratowanych przez Polaków, Abraham Wageman, Anolik, Samuel Dąbrowski z Seldorfu, pisali listy do Rzeczpospolitej, jakim wstyd za tych posłów z Knesetu, za ich oszczerstwa, bo ich uratowali Polacy, a wiadomo, że za to groziło śmierć im i całej rodzinie. Także. Panie profesorze, ja myślę, że to jest temat rzeka, poza tym jest wiele innych tematów. No ale to jest bardzo ważne, że pan Duboni, z przyjemnością o tym mówię, bo uważam, że na przykład, o nic nie słyszałem, reduta dobrego imienia to pomija. Zresztą to jest taka pisowska Zosia Samosia, która nie zaprosiła ani mnie, ani Wolniewicza, ani innych tam, bo oni chcą pokazać, co oni nie wiedzą pewno w ogóle o tych Żydach, naszych przyjaciołach. Ja ciągle apeluję, odwoływać się do naszych przyjaciół, Żydów, Niemców, Rosjan, choćby Ukraińców, tu może warto przypomnieć, jak pan Leno, że było chyba z 1000 Ukraińców, których zamordowano za to, że nie chcieli mordować swoich żon Polek. I tu symbolem był Wiktor Poliszczuk, który nigdy nie dostał żadnego odznaczenia. Wspaniały, też żonaty z Polką, który napiętnował w 7 książkach zbrodnie UPA. No takich ludzi trzeba doceniać. Trzeba po prostu promować naszych przyjaciół, nawet no jeżeli nie są Polakami i jeżeli działali na rzecz Polski. Ja myślę, a my często u nas promowano wrogów. Jasne. Taka jest sprawa. Tak jak Grossa też. Panie profesorze, na pewno powrócimy do tej tematyki. Będą też inne jak gdyby tematy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja też dziękuję. Cieszę się, że podjęto to. Naszym rozmówcą był profesor Jerzy Robert Nowak. Proszę lajkować nasze filmy, proszę subskrybować kanał i zapraszamy na kolejne odcinki rozmów z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo i życzę natchnienia w różnych sprawach ważnych dla nas.